Wiem, Maciej, wiem, że Spacek to taki ukłon w moim kierunku. Dziękuję ci bardzo. Jestem naprawdę wdzięczny, ale nie, postanowiłem, niech się pali, wali dym, nie namówisz mnie na rym. A, i znowu. 14 minut po 22. Program realizuje Ryszard Wojtowicz przy mikrofonach. Maciej Matek-Jaczkowski. I Wojciech Berni-Bernard. Przynajmniej tu się nie rymuje. Italomaniak. Czyli matek w matku. Taka ruska baba w babie kiedyś była. Zbierałeś? Taki, miałeś taką? Nie. To się wciągało tutaj górną część tej babki. Chociaż już ta godzina. A w środku była następna. I otwieraj. O, dobrze. Ja matchboxy zbierałem. Masz boksy? Matchboxy. Okay. Znaczy takie resoraki. Resoraki. Też ty spiknie. A później już kasety. Resoraki odeszły i potem już były kasety. Co w Italomaniaku? Wracamy do Italo Bootmixów, no bo myślę, że tu przy okazji nocy dyskotekowych to najlepiej w te klimaty gdzieś tam uderzyć. Poprzednią razą prezentowałem Italo Bootmix Volume 6, część pierwsza, a dzisiaj część druga, części szóstej właśnie. Czyli kontynuacja. Kontynuujemy Italo Bootmix Volume 6. Tym razem tutaj w tle usłyszymy m.in. Fabiana Nesti, Cyber People, HBO, Primadonna, Psychic Interface i Davida Lima. Sporo tego zestawu, kolejny miksik w ramach Italomaniaka. Ja tak spoglądam na facebookowy profil Nocy Berniego i powiem szczerze, że mam momentami mieszane uczucia, no bo jak tutaj, biorąc pod uwagę zbliżającą się Wielkanoc, czytać wpis Maciej Arczykowski wspomniał o tobie w poście.
Bardzo ładny miksik, kolego, bardzo ładny miksik. Bardzo się cieszę. Bardzo. Nawet wymyśliłem specjalną nazwę do tych miksów. Miało być, nie być rymów, no ale miał. Trudno. Wybaczysz mi ten nie jeden. Da się, nie wrzeć. Kącik nuta z buta. No, no bo tak, to jest but mix. No tak, pasuje. No już też spasuje raczej z naszymi rymami. Co tam było, przypomnij? To była druga część części szóstej Italo Bud Mixa. Mówiłem, że matek w matku. Tak, dokładnie. A tutaj między innymi właśnie kończyliśmy David Lyme, Bambina, wcześniej Psychic Interface, Prima Donna, Agent Liu, HBO Come With Me, Cyber People, Dr. Faustus i Fabian Nesty, Hi Ho. Ania Budkiewicz, której źrenice, mam nadzieję, już się zwężają z powrotem, zapisuje wszystko i o północy na facebookowym profilu naszej audycji pojawi się playlista. A propos profilu, bardzo ładnie napisał Tomek, dziękuję za te miłe słowa. Czekam na nosu Berniego tak samo jak w latach 80. czekałem na listę przebojów trójki. Podobne emocje i tak samo jak 40 lat temu słyszę w domu Tomasz, ścisz radio. Zwierzęta. Ale teraz może akurat zrobić głośniej, bo mamy nowość kolejną. Tak, nowość. Matkową tym razem. Matkowa nowość i nawet gdzieś tam gitarki się pojawią. No, o dziwo. W kącie. Tak, ale będą. Ale będą. Hiszpański zespół, czasami pojawiający się u nas przy okazji właśnie Davida Lyme'a. Pojawiający się u nas, czyli Maxtor, projekt Maxtor. Tym razem, coś ci spadło. Tym razem najnowsza epka pod tytułem Nothing, a z niej utwór Colossus. Niezła epka.
again. Max Tor i Colossus. Bardzo proszę, aby Ania Butkiewicz, która nie tylko notuje playlisty, ale także czasem nasze antenowe tak zwane dyrdymałki dopisała do tych, które już są, nuta z buta. I kolejny kącik, który przyszedł mi do głowy a propos prezentowania muzyki z tak zwanych epek, czyli z całej epy. Choć nie jestem do końca pewien, czy poza Wielkopolską właśnie będzie to zrozumiałe. Kojarzyło nawet kiedyś takie powiedzenie, jak ja cię kocham z całej epy. Z całej epy. 34 minuty po godzinie 22. Nasz stały słuchacz Darek Gutowski kręci dzisiaj nosem, bo za mało jest euro w euro. Oj, będzie jeszcze coś. No i dlatego postanowiłem, że teraz dla niego trójeczka, tak? No tak. No trójeczka, ale ta moja trójeczka będzie miała mniej czasu niż twoja jedyneczka. O, i ta moja.
Noc u Berniego.
Myślę, że dzięki tej trójeczce wszystkie tak zwane tekstowe warunki brzegowe, o, znowu rym, zostały w ramach dzisiejszej audycji spełnione, bo I want you to touch było i Be with you tonight też. Tonight było. Możemy uznać za zaliczony ten fragment? Możemy. Za 14 minut godzina 22, ale powiedziałeś, że to dobrze, że Modern Talking. Tak, bo tak wyskoczyłeś mi z tym Modern Talking, a miałem jedną świeżynkę w zasadzie w takich podobnych klimatach. Miało być troszkę później, ale myślę, że... To może teraz. Może teraz. Świeżynka. To jest, nie ukrywam, propozycja Darka Gutowskiego, bo tak ostatnio mi pisał, podrzucał małe tego cenieso. Kręcącego nosem dzisiaj. Tak, tego kręcącego nosem. Myślę, że będzie teraz usatysfakcjonowany. Bardzo, bardzo ciekawa moim zdaniem. Bo to rumuński projekt tym razem. Już przestań. O nazwie Romantic Avenue. Nagrywają mniej więcej od 2017 roku. Jeśli chodzi o klimat, właśnie gdzieś tam bardzo się wpisują w te klimaty Modern Talking, Dieter Bohlen, Cissy Catch. Nawet ktoś kiedyś określił, że ten utwór, który dzisiaj zaprezentujemy, czyli Lady Electra, brzmi dosłownie jak jedna z niepublikowanych taśm matek Dietera Bohlena z lat 80. i myślę, że coś w tym jest. Generalnie dobrze, że to bliższe jest Eurodisco, bo sformułowanie rumuńskie Italo Disco byłoby dla mnie już zbyt szeroko idące. Chyba tak.
je suis seulement toi. Je suis seulement toi.
Polskie Radio Poznań. Minęła 23, piątek, 31 marca. Międzynarodowy Fundusz Walutowy wesprze Ukrainę miliardami dolarów. Polski ambasador wzywa Rosję do zaniechania planów rozmieszczania broni jądrowej na Białorusi. Kalisz będzie miał uniwersytet. Senat przyjął ustawę z poprawkami. Wiadomości Piotr Maciejewski. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaaprobował 4-letni pakiet pomocy finansowej dla Ukrainy wartości 15 miliardów 600 milionów dolarów. Będzie to część międzynarodowego wsparcia dla Kijowa wynoszącego 115 miliardów dolarów. 2 miliardy 700 milionów dolarów mają zostać uruchomione niezwłocznie. Oświadczenie Rady Wykonawczej Międzynarodowego Funduszu Walutowego głosi, że nowy pakiet pomocy może zmobilizować wsparcie na dużą skalę ze strony międzynarodowych darczyńców, co pomoże Ukrainie rozwiązać problem płatności i odbudować wiarygodność kredytową. Polskie nie dla rosyjskiej broni atomowej na Białorusi. Stały przedstawiciel Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Krzysztof Szczerski, wyraził zaniepokojenie planami Rosji. Ambasador Szczerski wystąpił na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconemu zapowiedzi Władimira Putina rozlokowania broni jądrowej na Białorusi. Krzysztof Szczerski powiedział, że rozlokowanie broni jądrowej na Białorusi dodatkowo zwiększyłoby trwające w Europie napięcia wynikające z agresji Rosji na Ukrainę i stanowiłoby poważne zagrożenie dla integralności światowego systemu nierozprzestrzeniania broni jądrowej. Społeczność międzynarodowa musi kategorycznie potępić rosyjską retorykę nuklearną, która jest niezwykle niebezpieczna i wysoce nieodpowiedzialna. Szczerski dodał, że decyzja ta utrudniłaby działania zmierzające do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. To jest ewidentnie retoryka konfrontacji. Podważa ona wysiłki zmierzające do znalezienia jakiejkolwiek skutecznej formuły pokojowej, odsuwając nas od propozycji przedstawionych przez członków tej Rady. Ambasador Szczerski skrytykował władze w Mińsku za to, że pomagają